Dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was z filmem, a właściwie z serią filmów o uzdrawianiu matczynej rany i będzie jeszcze bardziej praktycznie niż do tej pory. Będę dzieliła się z Wami konkretnymi narzędziami. Jeśli zastanawiasz się, czy uzdrawianie matczynej rany jest dla Ciebie, czy nie, to chcę Ci powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza z nich to taka, że możesz mieć aktywną ranę matki, nawet jeśli Twoja matka była dobrą matką, bardzo się starała i miała dobre intencje. Co więcej, to, że uzdrawiasz matczyną ranę, wcale nie oznacza, że to jest wina Twojej matki. Dalej, Twoja mama wcale nie jest potrzebna do tego, żeby uzdrowić Twoją matczyną ranę. To jest Twoja praca wewnętrzna i zwłaszcza w trakcie procesu nie musisz z nią o tym rozmawiać, nie musisz, a wręcz dobrze byłoby, żebyś się z nią nie konfrontowała. Jeśli byłaś na moim webinarze o matczynej ranie, to znasz już moją definicję matczynej rany. Jeśli nie, to zapraszam Cię do wysłuchania jej teraz. Dla mnie matczyna rana to jest cały ten niewidzialny obszar między dzieckiem a matką. Wyobraź sobie, że z jednej strony jest dziecko ze swoimi oczekiwaniami, pragnieniami, potrzebami, które wysyła w stronę matki. Ono tam może potrzebować przeróżnych rzeczy. I naturalnie dobra matka, wystarczająco dobra matka, wiele zauważy, wielu rzeczy się domyśli, wiele wyczuje. Ale jeśli matka z jakiegoś powodu nie może sprostać tym potrzebom dziecka, albo z powodu swoich jakichś ograniczeń, swoich ran, swojej niedostępności na przykład, czy własnych traum, nie widzi tych potrzeb dziecka, albo widzi je, a nie może na nie odpowiedzieć, to nie zareaguje na dziecko tak, jak dziecko powinno. Więc jakby ona tutaj jest, ale jest jako kobieta z krwi i kości, jako ludzka postać ze swoimi kompetencjami, ale też ze swoimi ograniczeniami. I to wszystko, co się dzieje pomiędzy tymi właśnie potrzebami, a tą reakcją matki, a co jest trudne, bolesne, co nie zostało w jakiś sposób domknięte, ja nazywam właśnie matczyną raną. Czyli to wszystko, czego ja w dzieciństwie potrzebowałam, pragnęłam, szukałam, a to nie znalazło odpowiedzi ze strony mojej matki, będzie wywoływało we mnie ból, być może zostawiło po sobie ślad i być może, a raczej z całą pewnością, jest jakaś część mnie, moje zranione dziecko wewnętrzne, które ciągle czeka na to, aż ktoś przyjdzie i odpowie na to wszystko właśnie. Niestety tak się nie dzieje. Rośniemy, stajemy się dorośli, nie zawsze dojrzali i jakaś część nas cały czas czeka, cały czas nadsłuchuje, czy jest tam ktoś, kto odpowie. I zmieniają się często okoliczności. Naszej matki nie ma już obok nas fizycznie, być może już dawno odeszła nawet z tego świata, a jakaś część nas ciągle chce tej uwagi, miłości, akceptacji. I może być tak, że w pewien sposób nawet doprowadza do podobnych scenariuszy, podobnych doświadczeń z dzieciństwa, licząc tak naprawdę na to, że one tym razem się inaczej zakończą. Czyli jakby odgrywamy taki pierwotny scenariusz, mając nadzieję, że tym razem ktoś nam da to, czego kiedyś właśnie nie dała matka. Mogą się zmienić jakby aktorzy tego scenariusza, tak? Może zamiast matki być nasz partner, który z nami to odgrywa, nasz szef, nasza przyjaciółka, a nawet terapeuta, ale schemat, ale te potrzeby, ale ten deficyt, który tam został, pozostaje ten sam. Mam dla Ciebie dwie wiadomości. Jedna jest dobra i druga jest dobra, ale ta druga czasami jest uważana za złą. Pierwsza to taka, że ten deficyt, tą ranę matki można uzdrowić. Pokażę Ci, jak to robić. Będziemy to robić krok po kroku. I robisz to poprzez wzięcie odpowiedzialności właśnie za tą przestrzeń. Poprzez uznanie, że okej, moja mama była jaka była, to się wydarzyło. To miało miejsce i ja w związku z tym czuję to wszystko i w związku z tym mam te wszystkie braki, ten cały deficyt, te wszystkie luki, które tam gdzieś we mnie zostały i dopominają się uwagi. Więc ja odkładam teraz na bok, tak, moją mamę, temat mojej mamy, tu i teraz, czy z przeszłości i biorę odpowiedzialność za moje wnętrze. Druga wiadomość, dobra, ale trudna, jest taka, że
to można uzdrowić tylko od środka. Że choćby twoja mama biologiczna, bo na przykład przeszła terapię, czy zmieniła się, czy jest otwarta teraz obecnie w swoim życiu i chce ci dać to wszystko, czego ci brakuje, to choćby ona ci to dawała, to nie przyjmiesz tego, to nie zadziała, dlatego że nikt nie jest w stanie cofnąć czasu i te twoje rany będą twoimi ranami, dopóki to ty się nimi nie zajmiesz. I to można zrobić tylko od wewnątrz, to można tylko od środka ukoić poprzez pozwolenie sobie na uczucia, które płyną z tej rany, które ta rana wywołuje i wzięcie odpowiedzialności za to dziecko w nas, które ciągle czeka, aż ta mama właśnie przyjdzie, pokocha, powie coś dobrego, da to, czego potrzeba. I może być tak, że twojej mamy biologicznej już dawno nie ma na tym świecie, a ty ciągle czekasz, aż być może twój partner, twoja przyjaciółka, terapeuta albo przełożony, przełożona da ci to, czego kiedyś ci zabrakło. Dla mnie osobiście ten brak był największym brakiem. To była taka pustka, taka druzgocząca pustka, taki brak braków, że ja bardzo długo nie wiedziałam nawet, jak to określić. Mi brakowało słów. Ja nie wiedziałam, co to jest. Ja tylko czułam, że coś jest ze mną nie tak, że nigdzie nie pasuje, że co bym nie robiła, to będzie do dupy, że nic mi nie pomoże. Co więcej, nie ma nikogo, kto by w ogóle rozumiał, o co mi chodzi. To jest takie trudne i takie podstępne z tą matczyną raną, bo ona jest taka głęboka. To jest taki grzyb po prostu na naszym rdzeniu, na naszym kręgosłupie wręcz. I możesz odczuwać taki brak, taki uogólniony brak i nawet nie wiesz, czego to jest brak. I nawet nie potrafisz powiedzieć, czego ci tak naprawdę brakuje, no bo jak masz powiedzieć, skoro nie wiesz, jak to wygląda. Jak poproszę cię, żebyś poszła do sklepu i kupiła kilogram jabłek, to pójdziesz i kupisz kilo jabłek. Natomiast jeśli poproszę cię, żebyś poszła i kupiła kilogram nami, to pójdziesz i wątpię, żebyś z tym wróciła, bo nie wiesz, co oznacza nami. Bo nie wyjaśniłam ci tego, co więcej, nigdy tego nie doświadczyłaś. Nie wiesz, jak to, czego szukasz, wygląda, więc tego nie znajdziesz. Ale zauważ, że w tym jest jeszcze drugie dno. Że jeśli idziesz do sklepu i tych jabłek tam nie ma, to ty będziesz wiedziała, że ich nie ma. Ty pójdziesz na ten dział warzywno-owocowy, rozejrzysz się i stwierdzisz, okej, nie ma jabłek. Natomiast jeśli nie wiesz, jak wygląda nami, to możesz chodzić po sklepie i nawet jeśli tego tam nie ma, to ty nie będziesz wiedziała, że tego nie ma. I tak jest właśnie z raną matki i tak jest z doświadczeniem miłości, z doświadczeniem akceptacji. My możemy tkwić latami w jakichś toksycznych związkach, w toksycznych relacjach, możemy powtarzać ciągle te same schematy i mówić o miłości, o akceptacji gdzieś na sesjach, oglądać to w filmach romantycznych, gadać o tym, wiedzieć o tym niby, a tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Nie mamy tego wewnętrznego zapisu, który by nam pozwolił znaleźć odzwierciedlenie miłości, który by nam powiedział, aha, to jest to, ja to mam wewnątrz i teraz dzięki temu, co mam wewnątrz, będę w stanie określić, czy to jest tutaj, czy tego nie ma. To dlatego możesz być w związku, który w ogóle nie ma nic wspólnego z miłością, ale ty tego nie wiesz. Nie potrafisz stwierdzić, czy ta miłość tam jest, czy jej nie ma. Okej, ale co będziemy robić i jak praktycznie będziemy pracować? Chcę, żebyś wzięła, żebyś wziął odpowiedzialność za tą przestrzeń właśnie, za ten brak, za tą pustkę w tobie. Żebyś uznała, że to jest twoje i jeśli ty się tym nie zajmiesz, jeśli ty z tym nie pobędziesz, jeśli się temu nie przyjrzysz, jeśli nie zobaczysz, co tam jest, to nikt inny tego nie zrobi i ta pustka będzie trwać, co najwyżej się tylko pogłębiać, bo na pewno nie spłycać. Uzdrawianie matczynej rany najlepiej robić dwutorowo. Z jednej strony rozpoznajemy, co nam się przydarzyło, uczymy się nazywać to, czego doświadczyliśmy i lokalizować te obszary, które nas bolą. Dzięki nazywaniu tego, dzięki określaniu tych miejsc bolących, my pozwalamy sobie po prostu na emocje, na uczucia. I już sam kontakt z emocjami, sam kontakt z tymi bolesnymi obszarami w nas jest bardzo uzdrawiający i bardzo leczący. Ale to też jest trudne, dlatego że jeśli nagle zaczniemy się konfrontować z tak głębokimi ranami, to po prostu może nas to przygnieść. Dlatego równolegle, i to jest bardzo ważne, żeby to robić równolegle, będziemy budować wsparcie w sobie, będziemy budować tą część nas, która jest stabilna, silna,
która ma przestrzeń na wszystko, co się w nas pojawia. I ta część nas, ta łagodna część, ta wspierająca część, która ma przestrzeń na to wszystko, co się w nas pojawia, nazywana jest wewnętrzną matką albo dobrą matką. Możesz nazwać ją inaczej, możesz nazwać ją wewnętrzną przyjaciółką, matką boską, duszą, jak tylko potrzebujesz. Ale chodzi o to, żeby zbudować w sobie tego wewnętrznego, troskliwego, dorosłego, który ma przestrzeń na to zranione dziecko i potrafi się nim zająć. I jeśli chcesz posłuchać o wewnętrznej matce i zacząć ją ze mną budować, zapraszam Cię do kolejnego filmu. Ej, a nami to są słodycze po islandzku. Chciałam tylko dopowiedzieć.